Witajcie, jesteśmy tuż na gorąco po losowaniu Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy i naprawdę wierzcie mi, że to, czego dzisiaj doznaliśmy, to naprawdę jest bardzo dobry rezultat dla polskich drużyn w europejskich pucharach. Być może nawet trzy polskie zespoły ujrzymy na jesieni w Europie. Tego bym sobie bardzo życzył. Wyobraźcie sobie Państwo, że czy też Legia Warszawa, czy Lech Poznań mogły trafić między innymi w Europie na takie marki jak Aston Villa, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Bodoglimt i inne tego typu zespoły, a Lech Poznań, jeśli wygra ze Spartakiem Trnawa, może zmierzyć się w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy z przegranym pary Slavia Praga-Dnipro. No, wydaje mi się, że losowanie najlepsze pod tym kątem, jak tylko mogło być, no bo spójrzcie teraz na ekranie, proszę Państwa, na jakie zespoły Lech Poznań mógł trafić w przypadku wygrania dwóch meczów ze Spartakiem Trnawa. No czy to nie jest świetny rezultat? Jest, oczywiście Lech trafił najlepiej jak tylko mógł i cieszmy się z tego, co się nam tutaj przytrafiło. Również losowanie bardzo dobre, biorąc pod uwagę zespoły, na które mogła Legia trafić. Tutaj między innymi mówimy o Fenerbahce, między innymi o Eintrachtie Frankfurt. No ludzie, to są zespoły, z którymi prawdopodobnie na 90% polskie zespoły po prostu by odpadły i nie byłyby w stanie rywalizować jak równy z równym. Przecież Legia męczyła się troszeczkę już w Szymkęcie, czy też nawet u siebie w rewanżu z Ordabasami, gdzie to po prostu mówić o takich zespołach jak Aston Villa, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Liga Turecka, przecież widzimy jak się teraz wzmacnia, jakie persony tam trafiają. Naprawdę cieszmy się z tego, co dzisiaj zobaczyliśmy, czego jesteśmy świadkami. Raków Częstochowa z kolei zmierzy się albo z duńską Kopenhagą, albo ze Spartą Praga. To również jest rezultat bardzo korzystny dla polskiej piłki, ponieważ Raków mógł trafić m.in. na Young Boys Berno, mógł trafić również na Galatasaray, ale nawet na Dynamo Zagrzeb. Zatem wydaje mi się, że i tak Raków trafił tak samo, najlepiej jak tylko mógł. Dzisiaj dzień wspaniały dla polskiej piłki. Miejmy nadzieję, że polskie zespoły z tego skorzystają i po prostu zrobią swoje. Wszystko w nogach teraz polskich i zagranicznych piłkarzy, którzy reprezentują de facto polskie zespoły w europejskich pucharach. Jutro godzina 9, materiał Macieja Piętaka, dokładna analiza Arisa Limassol. Naprawdę serdecznie polecam. Dowiecie się wszystkich, nawet takich niuansów pozaboiskowych o tej drużynie. Zatem naprawdę warto włączyć ten materiał, wyczekujcie. W piątek oczywiście przeanalizujemy sobie ranking UEFA, jak daleko podskoczyliśmy, ile punktów zyskaliśmy. To co piątek na naszym kanale, dlatego subskrybujcie kanał Żyjemy Futbolem, łapkujcie ten materiał, bo jest co oglądać i jest czym się dzisiaj cieszyć. Miejmy nadzieję, że ten poniedziałek, że to losowanie urozmaiciło Wam po prostu ten dzisiejszy poniedziałek, że jesteście zadowoleni, no bo na razie powodów do przesadnego pesymizmu po prostu nie ma. Igor Perliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.